W niedzielę 28 lutego w Kaliszu odbył się bieg pod nazwą Wilczym Tropem. Wzięło w nim udział 300 osób w różnym wieku. Z racji tego, iż bieg poświęcony był pamięci żołnierzy wyklętych, zawodnicy mieli do przebiegnięcia dystans 1963 metry. Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka Lalka, który został zamordowany w 1963 roku. Na mecie wręczane były okolicznościowe medale oraz podarunki. Bieg zorganizowało Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja z Warszawy. Patronem medialnym było m.in. Dalinkiewicz TV. Wziął udział 300 osób w różnym wieku, od dzieci, najmłodszy ten miał 4 lata, nie starszy 70 lat, także naprawdę jest dość duży przedział wiekowy. I myślę, że tutaj czasy były różne, tak? Bo najszybciej, wiadomo, można było dobiec w 8 minut, ale niektórzy zawodnicy biegli 30. To wiadomo, że nie chodziło o to, żeby ktokolwiek tam biegł na czas, tak? Chodziło o pamięć po prostu.